Dzisiaj naszym gościem będzie Robert Wegner. Witam cię, Robercie, serdecznie na Pyrkonie. Wiem, Bardzo że mi miło. jesteś weteranem poniekąd konwentów polskich, a na pewno Pyrkonu. Powiedz mi, jak ci się podoba tegoroczna edycja? Tak, pierwszy Pyrkon, na którym byłem, to było kilka ładnych lat temu, to był ostatni Pyrkon, który nie odbywał się jeszcze na terenie targów. To kawał czasu temu. To było tak 8-10 lat temu. Jeszcze w szkole, tutaj gdzieś na obrzeżach Poznania. I przyznam, że obserwowanie, jak pięknie ten konwent wyrósł, jak on eksplodował, jest jedną z najfajniejszych, najbardziej fascynujących rzeczy, jakie jako uczestnik konwentów mogłem sobie tutaj pooglądać. Nie da się tego opisać słowami. Na konwencie, którym byłem pierwszy raz, było jakieś 2,5 tysiąca ludzi. Teraz przy tych 40-50 tysiącach pyrkonowiczów to wydaje się śmieszną liczbą. Do jednego budynku tutaj na terenie targów wchodzi 2-3 razy więcej ludzi niż kiedyś na cały konwent. Cudowną pracę tutaj wykonano w Poznaniu w związku z tym, żeby tą fantastykę propagować, żeby pozwolić ludziom, którzy kochają fantastykę, dobrze się bawić, żeby zrobić taką niesamowitą wspólnotę, gdzie wszyscy i miłośnicy LARP-ów, i miłośnicy anime, i miłośnicy książek, filmów, komiksów spotykają się razem, świetnie się bawią, spontanicznie tańczą, śmieją się, żartują, grają w gry, oglądają filmy, wygłupiają się i tak przez te 3 dni prawie pełna radość. Jestem zachwycony. To jest ta różnica, nie? Fajnie jest widzieć tylu miłośników fantastyki to jest, w jednym to, znaczy, miejscu. To jest przede wszystkim to, że chyba nie znam innej imprezy na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, gdzie praktycznie nie ma jakiejś agresji, przemocy, jakiejś spiny, żeby ludzie sobie skakali do gardła z byle powodu. Oczywiście dobra organizacja, patrole, ochrona, ale mam wrażenie, że ona czasami nie jest potrzebna, że ludzie po prostu wchodzą tu, żeby się świetnie bawić i się świetnie bawią. Tyle. Powiedziałeś 10 lat, no właśnie, i w tym roku mija 10 lat od premiery twojego debiutanckiego zbioru opowiadań Północy Południe. Powiedz mi, czy te 10 lat temu, tę dekadę temu przypuszczałeś, że nadal dzisiaj, w tym 2019 roku będziesz wciąż opowiadał o świecie mechańskiego pogranicza? Wiesz co, chciałbym powiedzieć, że tak, że byłem pewien, że to było dokładnie to, co sobie zaplanowałem i że cała moja, w dużym cudzysłowie, kariera literacka idzie dokładnie tak jak sobie wymarzyłem, ale to chyba nikt nie uwierzy w to. No. Wiecie, no, pisać w Polsce fantastykę, pisać w Polsce fantazy, gdzie trzeba konkurować z milionem anglojęzycznych autorów, którzy wydają co roku nowe książki, to jest duże wyzwanie. Dla mnie to osobiście akurat jest w pewnym sensie motywujące, bo ja wiem, że nie mogę odpuścić, nie mogę sobie obniżyć poziomu, nie mogę dać plamy, że muszę każdą książkę dopracować jak najlepiej. Ale no, nie, to odpowiadając na pytanie, nie miałem zielonego pojęcia. Są momenty czasami, że żałuję, kiedy po prostu muszę kolejny raz siadać i, prawda, redagujemy po raz kolejny książkę, gdzie już mam jej podziurki w nosie, ale jednocześnie bardzo się cieszę, że się udało. Po prostu. No właśnie, konwencja fantasy, sam powiedziałeś, konkurować z innymi autorami. Czy jakby ta konwencja była celowo przez ciebie wybrana? Nie bałeś się, że będziesz jednym z wielu? Znaczy tak, w momencie, kiedy zaczynałem wydawać książki, to był taki dziwny okres, kiedy wieszczono śmierć klasycznego fantasy. Kiedy mówiono, że w zasadzie fantasy już się jako gatunek wypaliło, że teraz będą wszyscy pisać trochę jak China Melville, czyli New Weird będzie, prawda? Będziemy przekraczać granice gatunku, że w zasadzie wszystko już zostało opowiedziane w fantasy. A ja stwierdziłem, że nie, że jest jeszcze sporo, że gatunek tak naprawdę został dopiero liźnięty, że jest jeszcze sporo rzeczy, które można tam napisać, że można opowiedzieć mnóstwo historii fascynujących, więc ja to spróbuję zrobić. I poszedłem w tą stronę. Wybrałem spośród kilku wydawnictw najmniejsze wydawnictwo w Polsce, Power Graph, które zatrudnia dwie w porywach trzy osoby. Wybrałem ich głównie dlatego, że uznałem, że są
Mam nadzieję, że Kasia się nie obrazi, ale już jej kiedyś to powiedziałem w oczy, więc mogę to powtórzyć, że są takimi szaleńcami, którzy kochają książki. I nie traktują książek jak towaru, jak, nie wiem, ziemniaków w supermarkecie, tylko wydają książki, bo kochają książki i że oni mi się moją historią dobrze zajmą. No i miałem nosa, złoty jakoś strzał. Się kręci. Jest super współpraca i ja się cieszę, że sam być może moją pracą trochę Powergraphowi pomagam. Złoty strzał w twoim wypadku akurat. A powiedz mi, bo tworząc fikcyjne światy, czy no zasłynąłeś tym, tak? I czy masz jakąś swoją metodę, czy przez te lata sobie wypracowałeś właśnie jakiś sposób na to, żeby ona była jak najbardziej realistyczna? Jest, tak? I logiczna, ciekawa. Tak jak na przykład George R. R. Martin, który korzysta z jakby całej gamy wydarzeń historii Europy, tak? Czy Wojna Dwóch Róż, cokolwiek. Czy ty też, co jest dla ciebie inspiracją, tak? Jak to wygląda u ciebie? Czy ty już masz coś takiego wypracowane, że... Moja metoda jest jednocześnie moim przekleństwem, bo mimo, że jestem humanistą tak z urodzenia, zawsze polska historia to były moje ulubione przedmioty, to jednak też z wykształcenia jestem ścisłowcem, więc bardardzo dużo elementów analizuję w trakcie pisania, czyli pisząc nawet o głupiej, nie wiem, małej wiosce, w której mieszkańcy hodują kozy, muszę od razu wiedzieć, co oni z tymi kozami robią, no przecież trzeba te kozy ostrzyć, trzeba tą wełnę przygotować do sprzedaży, trzeba ją gdzieś wysłać albo ewentualnie czekać, aż kupcy przyjadą. Jak zabijemy owce, to mięso odpowiednio przygotować, trzeba się zasolić, więc musimy mieć jakiś dostęp do taniej soli i tak dalej. Owszem, potrafiłem miesiącami rozważać, znaczy czasami szczegóły głupie, ale one zostały we mnie i mam wrażenie, że dzięki temu ten świat się trzyma kupy, że nie popełniam błędów, że nie piszę czegoś, co zupełnie odwraca do góry nogami to, co pisałem trzy książki wcześniej, ponieważ wiem, że taka rzecz nie zadziała. A jeżeli chodzi o same inspiracje, no jak mówię, historia to był mój konik, zresztą nadal ją bardzo lubię, więc ogólnie ten nasz rejon europejsko-bliskowschodni, północna Afryka jak najbardziej. To są rzeczy, gdzie często z tego korzystam. Z historii tych światów w tomie czwartym i piątym pojawiły się pewne organizacje wojskowe na Dalekim Południu wzorowane, inspirowane mocno Mamelukami, zarówno ze względu na sposób wyszkolenia, sposób pozyskiwania żołnierzy, jak i to, że nie da się utrzymać w ryzach żołnierzy niewolników skutecznie, co w naszej historii też miało miejsce, bo Mamelucy zbuntowali się i obali swoich władców, założyli własną dynastię, więc tak. Wiemy, jak to się potoczyło. Wiemy, jak to się potoczyło tak historycznie, ale to się potoczyło bardzo po ludzku. No nie da naturalnie. Się, naturalnie. Tak. Nie da się mieć dużej grupy uzbrojonych, perfekcyjnie wyszkolonych żołnierzy, niewolników, którzy będą chcieli pozostać niewolnikami. No to jest fizycznie niemożliwe. Turcy z Janczarami mieli ten sam problem, więc... To jest właśnie to, co mówisz, twój sposób, to jak korzystasz z historii, z wydarzeń, sięgasz do źródeł. Sama jestem tego zdania i też wiem, jakby czytając recenzję, że poza logiką, która jest solidna u ciebie w twórczości, właśnie czerpiesz z tego, co było, co jest znane i przerabiasz to na twoje, co jest takim bardzo... Nie powiem, że typowym, co prawda tak się uczy, żeby pisać, ale to rzeczywiście działa, tak? I jest takie, widać, że się sprawdza i że jest takie płynne, tak? Wiesz co, ja piszę o ludziach i dla ludzi, więc jak piszę o ludziach, o społeczeństwach, o kulturach, o zwyczajach, o religiach, spokojnie mogę, znaczy nawet jeżeli czasami wydaje mi się, że prawda, stworzyłem coś mega własnego, to później okazuje się, jak człowiek zagłębi się w historię, że gdzieś ktoś coś podobnego wymyślił. Recykling, no to chyba znany od wieków. Nasza historia jest w ludzkości, no to są tysiące lat
tak naprawdę powtarzania czasami tych samych błędów, tych samych wydarzeń, tych samych historii. Nie widzę powodu, dlaczego pisząc o ludziach miałbym nie pokazywać, że lubimy wchodzić ponownie do tej samej rzeki i ponownie robić te same błędy. Tak to bywa. A powiedz mi, proces twórczy, czy na przykład tak jak ja jako scenarzysta gier wideo pracuję na typowych karteczkach jeszcze pewnie starodawnych, czasami przeniesionych już na program komputerowy, czy ty też korzystasz właśnie z takiego typowego writer's roomu, gdzie masz te kolorowe karteczki, gdzie masz ludzi, Boże, od których odbijasz pomysły, nie, czy to jest twój indywidualny proces? To jest wszystko w głowie, wszystko obracam. Zupełnie to u mnie nie działa. Lubię, jeżeli jak siadam, piszę jakąś scenę, jakąś historię, jakąś opowieść, jak samego mnie to czasami zaskakuje, prawda? Co bohaterowie zrobią, co w danym momencie powiedzą, jak to się rozwinie, jak to się zazębi, czasami się idealnie zazębia z wydarzeniami, które opisywałem wcześniej. Raz próbowałem napisać, zrobić sobie konspekt, napisać opowiadanie na podstawie gotowego konspektu. Tylko tak, jak napisałem konspekt i dokładnie wiedziałem, co w tym opowiadaniu będzie, to stwierdziłem, że niech będę tego pisał, bo to nudne jest. Naprawdę, bo to po prostu wiem, co będzie i to jest po prostu orka na ugorze dla mnie, takie coś, więc rzuciłem to i napisałem to opowiadanie zupełnie już bez po swojemu i wyszło całkiem nieźle. A twoja żona na przykład, czy ona jest pierwszą osobą, która słyszy pitch pomysłu od ciebie, czy nie? Nie, moja żona zapowiedziała mi kiedyś wyraźnie, że ona czyta moje książki dopiero wtedy, jak są skończone i wydrukowane. Się nie będzie męczyć. Wsparcie kobiety, no. Znaczy to jest kwestia trochę tego, że ona jest polonistką i być może miałaby to. Trudno jest wyłączyć się, znaczy ja sam to mam, jako autor, jak czytam czasami książki innych autorów, że trudno jest włączyć sobie autokorektora. Czytasz i myślisz, kurde, ja bym to inaczej napisał. Znaczy, czasami trzeba go bardzo mocno butem wdeptać sobie w ziemię tego swojego wewnętrznego autora i korektora, żeby cieszyć się lekturą innych powieści, lekturą opowieści innych ludzi. Bez tego się nie da, więc podejrzewam, że moja żona jako polonistka też wolałaby, żeby ten tekst był skończony, niż żeby miała się denerwować. Nie mówiąc o tym oczywiście, że jakby mnie przełapała na jakichś błędach ortograficznych, to już byłoby gorzej. Wspomniałeś o właśnie innych autorach. Śledzisz oczywiście, zakładam, nowości wydawnicze. Powiedz mi, kim się inspirujesz, kogo dzisiaj warto czytać? Wiesz co, to jest trudne pytanie, ponieważ tak naprawdę niewiele czytam. Nie mam czasu. To jest podstawowy mój problem, że nie mam czasu. W kolejce w domu czeka kolejka książek, które dostałem, znaczy ja od żony zamawiam zawsze sobie książki na święta czy na urodziny, prawda, kup mi to i to. Jestem w tej chwili 2 lata do tyłu po prostu z czytaniem. W tej chwili czytam Ilion Simonsa i chcę przejść płynnie do Olimpu, ale czytam to od 2 miesięcy, ponieważ czytam tak po kawałku. Nie mam aż tak dużo czasu, więc trudno mi jest się odnieść do tego, jak w tej chwili się rynek kształtuje. Ale myślę, że sporo ciekawych rzeczy da się wybrać. Z takich osobistych, znaczy mogę się odnieść do moich odkryć przed kilkunastu lat opowieści sieroty, prawda? Katrin Valente. Ciężko było mi się, ponieważ ona bardzo specyficznym językiem pisze, takim bardzo przeładowanym określeniami, ale jak już wsiąkłem w ten język po kilku stronach, to przeczytałem całą książkę ciągiem, bo była to fantastyczna przygoda, więc warto zawsze sięgnąć po takich autorów nietypowych. No to rozwija to wyobraźnię, tak, dokładnie, prawda? Tak. Poszerza horyzonty. Osobiście właśnie stanowczo mniej czytam, znaczy staram się czytać bardziej teksty SF-owe. Mało czytam fantazy, za wyjątkiem swoich książek, które muszę czytać jak piszę kolejne, bo czasami trzeba je przejrzeć.
Ale też dlatego, żeby nie siedzieć cały czas w jednym bagienku, żeby nie dać się ten, prawda, żeby to błoto takie mentalne wokół mnie nie zaschło w skorupę i żebym miał cały czas świeże spojrzenie na to, co robię. Twoje książki są wydawane również za granicą. Zdradzisz, w jakim kraju, na jakim rynku cieszą się największą popularnością? No, tak naprawdę, no to Rosja jest w tej chwili takim naszym największym sukcesem, moim Powergraphu. Książki zdobyły tam kilka wyróżnień, kilka nagród branżowych, więc bardzo się z tego cieszymy. W tej chwili, znaczy Rosjanie też są sami zainteresowani i ścigają nas o kolejne książki. Będzie teraz się u nich ukazywać najnowszy tom za niedługo. Chyba jeszcze w tym roku każdy ma te marzenie, chcą mieć wydane. Teraz na Ukrainie będzie się pojawiał pierwszy tom. Już są zainteresowani drugim, więc no, jakoś podbijamy wschód powoli. No, Polskę można powiedzieć, że już podbiłeś, bo jesteś pięciokrotnym zdobywcą nagrody Janusza Zajdla i dwukrotnym zdobywcą nagrody Sfinksa, więc teraz tylko czekać na te rynki zagraniczne w takim razie. Dla mnie najważniejszą sprawą jest to, że największą satysfakcją jest raczej to, że w ogóle książki tam są wydawane, że ludzie je czytają, że dobrze się bawią, tak jak w Polsce. Być może jest to jakaś wspólnota tych języków słowiańskich, że te tłumaczenia też bardzo fajnie są zrobione i bardzo dobrze przekazują to, co ja napisałem. Pewna wspólnota wręcz duszy, jak byłem w zeszłym roku, półtorej roku temu w Moskwie na targach książki, to czułem się w tej Moskwie jak w Warszawie po prostu. Wiesz, takie uczucie niesamowitej swojskości. Także przypomniałem sobie rosyjski na tyle, że nawet potrafiłem wejść do restauracji i zamówić coś do jedzenia, więc tutaj plus dla mnie. Ale ogólnie dwa ja się bardzo cieszę. Nie? Tak, no dokładnie. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że tam się książki podobają. Dla każdego autora jest to ważna rzecz, że nie tylko u siebie w kraju, ale też za granicami jest dobrze odbierane. Jest to rozwój, prawda? Tak. Właśnie. I też motywacja do pisania i tworzenia kolejnych dzieł. Robercie, bardzo dziękuję ci. Życzę ci powodzenia i miłego spędzenia czasu na Pyrkonie. Bardzo ci dziękuję za twój czas. Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia.